Lekcja pierwsza. Rodzajniki. W języku hiszpańskim występują dwa rodzaje rodzajników: rodzajniki określone i nieokreślone. Rodzajnik określony. Dla rzeczowników rodzaju męskiego stosujemy rodzajnik określony el. Na przykład: el perro pies, el hombre, mężczyzna, el libro, książka, dla rzeczowników rodzaju żeńskiego rodzajnik, la, na przykład, la mujer, kobieta, la bicicleta, rower, la pared, ściana. W liczbie mnogiej rodzajniki te mają odpowiednio formę los dla rodzaju męskiego. Na przykład los perros, psy, los hombres, mężczyźni, los libros, książki oraz formę las dla rodzaju żeńskiego, las mujeres, kobiety, las bicykletas. Rowery, las paredes, ściany. Rodzajnika określonego używamy: jeden, gdy mówimy o znanej nam rzeczy, o której była już mowa wcześniej i jest jasna dla mówiącego i słuchającego, na przykład: Mira, el perro es bonito. Spójrz, ten pies jest piękny. Dwa. Gdy mówimy o czymś w znaczeniu ogólnym, gdy rodzajnik określony jest bliski znaczeniu zaimka każdy, na przykład, el hombre es peligroso para el medio ambiente. człowiek jest niebezpieczny dla środowiska naturalnego. 3. Z rzeczownikami abstrakcyjnymi, na przykład, el amor es eterno. miłość jest wieczna. 4. W określeniach czasu, dni tygodnia, godziny. Na przykład: El lunes a las cuatro. W poniedziałek o czwartej. El viernes a la una. W piątek o pierwszej. Pięć. W tytułach i zwrotach grzecznościowych. Na przykład: La señora López es muy amable. Pani López jest bardzo miła. Sześć. Przy stronach świata i niektórych nazwach geograficznych. Na przykład przed nazwami ulic, placów, rzek, wysp i mórz. Los Estados Unidos están en el oeste. Stany Zjednoczone są na zachodzie. Vivo en la calle Marszałkowska. Mieszkam na ulicy Marszałkowskiej. La isla de Mallorca es muy bonita. Wyspa Majorka jest bardzo ładna.